Cześć, witajcie w open source'owym symulatorze Flight Gear. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie taki pełny przelot Tupolewem 154B2. Także wcześniej mieliśmy tutoriale takie szczegółowe bardziej, co też tłumaczyłem, co jak to działa. Zwłaszcza nawigacja, ortodroma, tak, czym jest fork, rozwidlenie. A tutaj po prostu już będę włączał samolot i wykonamy sobie pełny lot. Bez już tłumaczenia za bardzo, jak to działa. Też taka informacja, że jestem w wersji deweloperskiej Flight Geara, gdzie zobaczymy, że troszkę lepiej to wygląda. Jesteśmy też w Moskwie, ale polecimy sobie w głąb Rosji bardziej teraz. Inną trasę sobie wybrałem. No, pogoda tu już jest mroźna, tak? Już mamy zimę w Moskwie. I tak, trasa. Zobaczmy sobie najpierw trasę. Ja już trasę przygotowałem, żeby wam tutaj nie pokazywać, jak wybieram punkty, bo to zawsze dużo czasu zajmuje, a myślę, że już tutaj z poprzednich lotów możecie wiedzieć, jak to się robi. Dajmy też mapę. OK. To sobie wyłączę na razie te rzeczy. I tak, wyślijmy to sobie do Route Managera. No i taką sobie trasą polecimy tutaj na lotnisko w Orenburgu. Tam sobie wylądujemy, tutaj bardziej na wschód. No i na południe trochę od Moskwy. Także tak wygląda nasza trasa. 1288 km. Wysokość przelotowa 10 000 metrów. No i oczywiście jeszcze tutaj musimy sobie dobrać nasze RSBN-y, dajmy nawigację, NVU Calculator. I szukamy RSBN-ów, dajmy Data i Navits. No, nie trafiłem. Tak. Tu sobie dajmy może tego RSBN-a, GW. Dobra. I dodaj. Na drugi punkt tak samo. I kolejny punkt to już będzie, pójdźmy dalej. Tu akurat sam punkt jest RSBN-em, więc myślę, że go wykorzystam. A nie, to jest WOR jednak. Ale tu gdzieś obok był RSBN, tu jest DR. Dajmy DR. Dodaj. I ten kolejny punkt też się załapie. OK. Tutaj troszkę mam. No, zwiększy. Dobra. I kolejny punkt już będzie lotnisko docelowe. Tu mamy już RSBN-a WP. Dajmy WP i dodajmy go do ostatniego punktu. Do kolejnych punktów już nie będę dawał RSBN-ów, bo już nie będę tutaj nawigował po NVU, tylko przejdziemy na nawigację radiową do ILS-a. Zaznaczmy sobie tutaj, no tam kursor. Kursor zmienisz się. O. Tak, zaznaczmy sobie deklinację magnetyczne lotnisk, żeby nam się prawidłowo fork przeliczył. Mamy prawie 15 stopni, ale to później sobie zrobimy. Dobra, na razie tyle. I możemy tutaj uruchamiać samolot, baterie, falowniki. Tutaj sobie włączmy oświetlenie, światła nawigacyjne i podświetlmy kokpit. No i zobaczcie, jak to teraz super wygląda, tak? Tej wersji tutaj rozwojowej Flight Geara mam już dużo lepsze oświetlenie, widać te lampki punktowe, które nam ten kokpit oświetlają i jest tutaj dużo lepiej, tak samo na innych tutaj panelach. No ale jeszcze też nie mam tutaj, nie mamy HDR-a i nie mamy też scenerii jeszcze świata 3.0. Nie chcę tego włączać, żeby mi tutaj Flight Gear w miarę stabilnie działał, tak? Bo te opcje są mocno rozwojowe. No dobrze, kontynuujemy tutaj uruchamianie. Włączmy sobie APU. I pompa. To jest najważniejsze, że się świeci, że jest ready to run. Więc uruchamiamy. Tak, od razu pójdziemy z APU. Nie będę tutaj zewnętrznego podłączał zasilania, bo tutaj szybko pójdzie. Dobra, mamy APU. Dajmy od razu tu blida, może jak już jesteśmy na tym panelu. Czekamy, aż zgaśnie lampka. Trzymamy tu w górze. Tak, zgasło. Włączmy tutaj zasilanie. Przejdźmy na zasilanie z APU. Bateria nie jest już drenowana i możemy się też upewnić, że mamy tu wskazania, tak, voltów i amperów na wszystkich fazach. I o dziwo tutaj już mi działa to wskazanie, bo wtedy mi
O, teraz też mi nie pokazuje. To jest coś. To pokrętło jest zepsute według mnie. Ono się dziwnie przekręca. No ale dobra, miesza z tym. Dobrze, paliwo. Tutaj włączmy sobie wskazania paliwa. I. O, już przestawiłem ten selektor paliwa. I zatankujmy nasz samolot. Tak, to mamy trasę na 1300 km. Tu mi wystarczy 15 ton paliwa. Dajmy tu sobie, gdzie to było. Tutaj. I. Panel z paliwem. Tu akurat pasażerowie i ładunek, o, dam domyślny. Tu pójdziemy sobie do widoku panelu z paliwem i sobie jeszcze włączmy tutaj paliwy i ładunek, bo tutaj widzimy stan obecny samolotu. Tak, zróbmy test, wszystkie lampki się świecą. Wybierzmy zbiorniki. Do jedynki nie będę dolewał, bo widać, że jest pełny. No i 15, tak, damy 15 ton, selektor na 15 ton i włączamy tankowanie. Dobrze, lampki zgasły, czyli zbiorniki zatankowane. Możemy wyłączyć i odłączamy zbiorniki. Dobra, gasimy światło i zamykamy pokrywę. Dobra, jesteśmy zatankowani. Więc możemy dalej tutaj włączyć kolejne rzeczy, czyli na przykład dopływ paliwa. Tu włączmy też. Tu sobie jeszcze włączmy i ustawmy wskazanie, ile mamy paliwa. Prawie 16 ton. Ok. Włączmy teraz pompy zbiornika pierwszego, czwartego, trzeciego, drugiego. Zróbmy sobie też airblida, tak? Jest zimno. Ludzie mają 0 stopni w kabinie. Włączmy sobie te przełączniki powietrza i przytrzymajmy wskazówka idzie. Tutaj idzie w dół i wysokość kabiny spada. OK. No i dobrze, jest około 5,5, więc jest OK. Tak, wysokość kabiny spadła i włączmy ogrzewanie tutaj automatyczne dla kabiny i tutaj, no tutaj jest, już nie pamiętam, ta pozycja jest albo cold, to jest albo hot cold, już nie pamiętam, które jest które, a tu mamy po prostu ustawiaj automatycznie. I tu mamy wybrane 20 stopni, ja dam trochę cieplej, tak może na 25, bo jest zima, więc niech mają gdzie ciepło. Dobrze, teraz temperatura tu będzie rosła i w kabinie też już rośnie, dobrze. Tak, możemy tu jeszcze włączyć awionikę. Włączmy awionikę. Tutaj PKP, czyli sztuczne horyzonty. I system BBK, czy tam BKK? BKK, dobra. Wyrównamy sobie tutaj sztuczne horyzonty, bo widzimy, że są niepoprawne wskazania. Tutaj przytrzymujemy, trzymamy cały czas, aż nam się tutaj sztuczny horyzont prawidłowo ustawi. Dobra, są oba. Puszczamy. OK. I usuńmy błąd BKK. Idziemy na overhead. I dla pierwszego, i dla drugiego pilota. I jest zresetowane. Lampka znikła, tu też oznaczenie znikło. Dobra. Włączamy dalej nasze systemy TKS, czyli żyrokompasy i żyroskopy. To jest ogrzewanie, włączmy od razu ogrzewanie, bo jest temperatura ujemna. I system statycznego ciśnienia i też ogrzewanie. Tutaj jeszcze też włączymy do TKS-a. I wyrównajmy nasze żyroskopy pod kurs magnetyczny. Na początku upewnijmy się, że te urządzenia KM5 OTF nie są, tak, nie mają żadnego offsetu. One tutaj nam wskazują nasz aktualny kurs magnetyczny. A tu możemy pokręcić, żeby zobaczyć offset. No niestety nie da się zobaczyć od razu offsetu. No da się tą strzałką, ale żeby sprawdzić dokładnie, to patrzymy tu w róg ekranu. I musi być na 0, tak? Jest offset 0 dla pierwszego i dla drugiego. No i tak ma być. Dobrze.
Teraz ustawmy szerokość graficzną lotniska początkowego. A to jest w Moskwie, to jest 56 stopni północ możemy dać. I zobaczmy, tooltipa jest 56 północ, dobrze. Przełączmy się teraz na tryb, tak, podepnijmy kurs magnetyczny do żyroskopów GA. No, wybierzmy najpierw drugi żyroskop GA. I zobaczmy, że będzie nam się tutaj ten biały trójkącik przekręcał, jak i nasze tarcze dla HSI i RMI. Nie wiem, czy da się to wszystko ująć jakoś tak zgrabniej. Dobrze, ten biały trójkącik będzie widać, dobra. Idziemy na overhead, przytrzymujemy i widok drugi. No i widzimy, trójkącik biały się przesuwa, wyrównuje się. HSI się wyrównuje, czy tam PKN to jest po rosyjsku. I RMI, już zapomniałem, jak się nazywa, a tu nie mamy nazwy nawet, dobra. Ale też patrzymy tutaj wskazanie na dół na GA32, kurs nam się zmienia. Bardzo dobrze. Tak, czy dostrajamy żyroskopy GA do kursu magnetycznego. To będzie chyba 150 coś, jak pamiętam, ze wskazań KM5. Tak, jest 152,08. Dobra, puszczamy. Overhead panel. Teraz wybieramy żyroskop GA1. I teraz tutaj dla pierwszego pilota, czyli dla kapitana. Też możemy sobie jakiegoś zooma może zrobić. No to dobrze nie widać, ale ten samolot też się ustawi. Może to podniosę jednak. Podniosę i dam do przodu. O, teraz będzie widać. Tak, samolot tam się wyrówna z trójkątem. Tak, jest pierwszego i trzymamy wyrównanie i wyrównuje się. Tu też samolot się ustawia do trójkąta. OK. Także czekamy. I pierwszy żyroskop wyrównany. OK, zresetuję widok. Teraz przełączmy się na tryb żyroskopowy. To znaczy, że teraz urządzenia BGMK2 dostają sygnał magnetyczny i teraz je wyrównamy. Przytrzymujemy. Teraz troszkę RMI, tarcza RMI może nam się obracać, ale jednak tego nie widać. Ale tu widzimy na dole, że się cyfra zmienia, to znaczy kurs i no to się nieznacznie zmienia, więc tak na tarczy tego nie widać. Ale jak się tu przestanie cokolwiek zmieniać, jeszcze tam ułamki lecą, to możemy puścić, nam się to stroi. Tak, ja ciągle trzymam lewy myszy. Dobra, 75, puszczamy, dobra. I wybieramy drugi żyrokompas BGMK2 i też wyrównujemy. Tutaj RMI no leciutko się obraca, ale to jest ledwo zauważalne, bo tu już lecą też ułamki. Dobrze, teraz też czekamy, aż tutaj nam się wszystko dostroi. No w sumie ma wskazywać to samo, co ten pierwszy BGMK2, czyli 152,75. Jest 76 i jest 75. Dobra, puszczamy. No i ten kurs porównujemy, tak? Mamy tam 15 wszędzie. Możemy to zobaczyć też, tak, sprawdzić dokładnie kurs magnetyczny tutaj. Jest 152. Tak, więc wszędzie powinno być 152, 152, tutaj też 152, tylko nic nie zobaczymy, tak? No 150, tu troszkę jest więcej i 152, 152 by się zgadzało. Dobrze, wyrównaliśmy sobie nasze żyroskopy. Włączamy dalej tutaj awionikę, tutaj nawy i RSBN. Tutaj wysokościomierz radiowy, tak, zareagował. Jeszcze da sygnał dźwiękowy. OK, idzie do zera i dobrze, mamy to. Dobrze, włączamy kolejne tutaj systemy. OK, mamy ADF-y.
Tu jeszcze DIS, system doplerowski nad lądem i żeby wysyłał dane do NVU. Także tu jesteśmy skonfigurowani, tylko jeszcze włączymy sobie później autopilota, ale to za chwilę. Po uruchomieniu silników dajmy teraz ludziom zapiąć pasy, nie palić i światło exit, podświetlenie. Włączmy sobie jeszcze wskazówki temperatury spalin. Możemy zrobić test. Dobra. Druga. Dobra, nie będę już czekał do końca. Działają. Dobrze, uruchomimy silnik, czyli upewnimy się, że przepustnica jest w idle. Hamulce są zaciągnięte, postojowe. Możemy usunąć tutaj klocki spod kół. Dajmy jeszcze światło beacon. OK, i otwieramy tutaj szafeczkę. Włączamy startery. Temperatura jest, zobaczmy dokładnie tutaj z metaru, minus 2 stopnie. Jakby była minus 5 i więcej, to musielibyśmy tu włączyć jeszcze ogrzewanie, ale nie musimy. I odpalmy silnik drugi. Dajemy start. Tu mamy stop. No, jeżeli byłaby awaria, coś się tak stało, musimy zatrzymać, to tu mamy przycisk stop. No dobra, jeszcze raz start. Jak dojdzie do 20%, jest 20%, to dajemy paliwo i silnik się rozkręca. Dobrze, mamy dwójkę. Dajmy jedynkę teraz. Start. Idzie jedynka. 20%. Jest paliwo. I mamy wskazania i trójeczka. Start. Czekamy na 20%. Jest 20%. Zapodajmy paliwo i trójka się rozkręca. Temperatura spalin jest wskazywana. Czekamy, aż full flow nam się tutaj pokaże. Przepływ paliwa. Trójki na małą. Jest tona na godzinę, dobra. Możemy wyłączyć starter, tu dajemy na środek teraz ten przełącznik, wyłączamy. Dobrze, silniki uruchomione, więc włączamy generatory prądu. Dla trzech silników. Źródło prądu z silników teraz. Możemy to sprawdzić. Dajemy silnik pierwszy, są wskazania. Silnik drugi jest. I trzeci jest. Dobra. No i tak, możemy wyłączyć APU. Tutaj Air Bleed trzymamy w dole, aż zgaśnie lampka, zapali się lampka, dobra. I tu mamy stop. Pompa. I wyłączamy. OK. No i teraz musimy włączyć pobieranie powietrza z trzech silników. I dajemy powietrze, żeby było tak, żeby nam działała klimatyzacja i presuryzacja kabiny. Dobrze, idzie do 5,5, możemy puścić. Tutaj wysokość kabiny nam spadła do zera. Tak, idzie do zera, ok. No, także tu już mamy z 20 parę stopni jest na plusie. W salonie, czyli w kabinie pasażerskiej też. Dobrze, tutaj sobie przytrzymajmy ten przycisk. Idzie strzałka, ciśnienie, tutaj jest ciśnienie hamulca awaryjnego i aż zgaśnie czerwona lampka, będzie OK. Tak, poziom ciśnienia jest w porządku. Uruchamiamy dalej tutaj, włączamy sobie hydraulikę dla autopilota. No i ten przełącznik mi już skoczył, dobra.
I włączamy boostery. Hydrauliki, dodatkowe pompy są włączone. I włączamy autopilota. Zasilanie tutaj. Jest sygnał, jest autopilot, ok. Tutaj uzbrajamy sobie dwa kanały dla zakrętów i dla pochylania górę-dół, że chcemy sterować, żeby autopilot nam sterował. Uzbrójmy sobie może od razu nawigację po NView. Jeżeli chodzi tak o to, to jeszcze upewniamy się, że mamy tutaj zieloną lampkę. I nawigacja NView, włączamy ją sobie zasilaniem, dobra, i tu mamy kalkulator NView. I wprowadzimy sobie pierwszy punkt. Ja już nie będę tutaj robił tymi pokrętłami tego, co jest czasochłonne. Po prostu kliknę pierwszy punkt i zrobię load selected. I punkty się wpisały. Czyli tak, w samolot wpisało mi się dystans 14, no 15 km, ok. ZPU 62 stopnie, jest ok. No i od razu wpisał mi się beacon do korekty kursu i to będzie, tak, tu jest Mark. To w sumie nie jest Mark, to się czyta Majak, się dowiedziałem. Majak, czyli radio latarnia. I tak, SK jest na 54, zgadza się, tak, czyli Z141, zgadza się i kąt mapy 75. No, czyli od razu nam tutaj wszystko wprowadza. I tak samo nam wprowadził drugi punkt, czyli kursy 101, 24 i dystans 250 prawie. Zgadza się, nie? Czyli nie musimy już tutaj tym operować. Wystarczy kliknąć Load Selected. I tak będę też wprowadzał wszystkie kolejne punkty, żeby było szybciej. Dobrze. Chyba wszystko mamy. Jesteśmy gotowi do kołowania. Tak, także trasa jest spisana i dajmy sobie pushback, pojazd wypychający, tu się wypchniemy, tak, wypchniemy się tu w prawo i pokołujemy tutaj. Podepnijmy pojazd tutaj, tak, upewniamy się, że hydraulika koła przedniego jest wyłączona, skrętność kół jest. Shift B, hamulec postojowy zwolniony. Dajmy sobie road. Wskażemy tu sobie jakąś trasę wypychania i start. I wypychamy. Możemy ewentualnie jeszcze transponder dać na ground. No taki skład powinniśmy dostać od ATC, ale ja nie będę tutaj ATC używał, już po prostu polecimy bez Red Griffina, że tak powiem. Dobrze, prawie jesteśmy. No, dosyć niska widoczność. Opady śniegu. Dobrze, jesteśmy. Także Shift B, hamulec postojowy jest. Wyłączmy pojazd wypychający i tak, włączamy teraz hydraulikę koła przedniego. Zamykamy. Włączymy sobie światła taxi. I możemy kołować. To już możemy sobie wykręcić od razu. Także zwiększamy ciąg. Co jest? Shift B. Ok. Tutaj sobie wykręcimy. Dobra.
w lewo. No w sumie ta sama trasa jak przy moim ostatnim locie. Przetestujemy hamulce. Okej, hamuje. No i musimy przejechać do końca pasa. Dobrze, jesteśmy. Zatrzymam się tutaj. Shift B. Hamulec jest jeszcze postojowy i tak, upewniamy się, czy wszystko jest tutaj ok, czy tak. Jeszcze tutaj włączamy sobie światła lądowania. Na razie je wysuwamy i zapalamy. Upewniamy się, jak mamy teraz stabilizator ustawić. Dajmy sobie Center of Gravity, sprawdźmy. Tutaj 27%. To jest mniej niż 28%. Jesteśmy na zielonym, więc idziemy w dół na zielone. Ok. Teraz dajemy klapy. Klapy na 28%. Przy klapach na 28% stabilizator ma się wychylić na 3 stopnie. I jest 3 stopnie. Dobrze. No i powiedzmy, że dostaliśmy pozwolenie na start, więc wtoczymy się na pas. Shift B. Dodamy ciągu. Piękna tam tęcza jest. Dobrze. O, no, okej, okay, jesteśmy. Tak, jeszcze się zatrzymam i tak. Tutaj włączymy licznik, żeby nam już tak nawigacja działała i odliczała kilometry, jakie przelecieliśmy. Zakręty damy na 5 km, a to dlatego, że jest dosyć łagodny zakręt. 5 km mi tutaj wystarczy, tak żeby ten pierwszy zakręt pokonać. Czyli 5 km może gdzieś w tym miejscu, przed tym punktem wejdziemy już w zakręt. Na tym to polega. No, zamknij się mapa. Tak, mamy kurs 62, możemy też sobie tutaj ustawić 62. Chociaż autopilot też to zrobi. I tutaj też 62. Dobrze, coś takiego.
Ciśnienia nie ustawiłem sobie, zapomniałem. Dajmy sobie to teraz. tutaj z metaru. A i tak, jeżeli chodzi o ciśnienie, to właśnie ja mówiłem, że w Rosji się używa ciśnienia lokalnego, QFI. Ale tutaj Jakub mi napisał, że od roku 2020 już się nie używa tak lokalnego, tylko jednak też używają QNH, tak jak na zachodzie. No tego nie wiedziałem, ja rzeczywiście miałem dosyć stare informacje, bo czytałem to z instrukcji do tego samolotu, która rzeczywiście została napisana tam może w 2007 roku, więc miałem nieaktualne informacje. Więc będę używał QNH, czyli 751. 751. Dobrze, mamy to. No to powinienem wcześniej zrobić. Tak, mamy wciąż czerwoną lampkę, nie jesteśmy gotowi do lotu. Musimy tu jeszcze dać skrętność kół na 10. Inżynier gotów, i szturm gotów. Sprawo gotów. I załoga gotów, lampka czerwona zgasła. Też się upewnię, że tak, autopilot jest uzbrojony, uzbrojona jest nawigacja NView. To jest wyłączone i tak ma być. Tu włączony jest też counter, dobra. Klapy są na 28. No to możemy startować. Shift B, zwalniamy hamulec i dam sobie ciąg nominalny. Dobrze, damy 100%. Режим взлетный параметр в норме, рост держу. Скорость растет. Скорость 140, 160, 180, 200. 220. Рубеж. V1. Подъем. V2. Безопасно. Значит, rotate и V2. Давай. И подвозе в горе. Шасси угольные створки закрыты. Dobrze, подвозе есть. Может быть на środek. И przejdźmy на autopilota. I na nawigację NView. Niech nam tu trzyma. Dajmy już klapy 15 sobie i zmniejszmy jednak kąt. Mamy marker. Chyba middle marker. Ok, za bardzo tutaj. Tak 10 metrów na sekundę będzie ok. Mamy już 400, więc schowajmy klapy dalej. I światła lądowania też już powinniśmy schować. Tutaj mamy kolejny marker. Tak, tutaj mamy prędkości do świateł, 340 klapy. Więc można stąd wszystko przeczytać. Tutaj wykręcamy na kolejny punkt. Tutaj jeszcze rozwiniemy prędkość. Dajmy już ciąg nominalny, a nie 100%. Czyli Shift N użyłem. Dobrze, mamy prędkość 550. Dajmy mu, żeby trzymał taką prędkość, po prostu prędkość wskazywaną. I teraz będzie sam sobie tak, żeby utrzymać taką prędkość, będzie sobie prędkość pionową sterował. No też możemy to kontrolować przepustnicą, jeżeli tak, no dosyć ostro idzie. 20 metrów na sekundę, ale ok. Niech może sobie tak idzie. I tak, mamy już kilometr, prawie 2, więc ustawmy sobie ciśnienie standardowe 760. Panel inżyniera, tu jeszcze kabina mi nie rośnie. Tak, możemy zobaczyć, że już wykręciliśmy na kolejny punkt na naszej trasie, więc dodajmy sobie do NView na standby kolejny punkt na naszej trasie. NView Calculator. I teraz lecimy do AMROS. Lecimy do tego punktu, więc musimy wybrać kolejny punkt.
i wpisać go tutaj do standby'a. Tak jak tu mamy w standby'u teraz ten pierwszy, musimy zamienić, więc wybieramy trzeci i dajemy load selected. I automatycznie nam się wpisało i mamy ZPU, potwierdzamy, 81, jest 81. Tu jeszcze nam się kręci licznik, 463 km, zgadza się. Jednocześnie też wpisała nam się tutaj korekta do RSBN-a, automatycznie do punktu, do którego lecimy. Powinniśmy mieć kąt mapy 114 stopni. Tak, jest na tooltipie 114, zgadza się. Więc ta korekta też nam się automatycznie wpisuje. Aha, jeżeli jeszcze chodzi o korektę, to zobaczmy sobie, że teraz lecimy tutaj. To mamy RSBN-a na kanale 28. Dajmy to sobie. Czyli 28. Ok, jest 28. Możemy też odsłuchać, czy mamy połączenie. Tak, mamy sygnał. Dystans możemy też sobie zobaczyć do RSBN-a tutaj. Mamy dystans. 130 km. To mogę wyłączyć. Tutaj też nam to działa, mamy też dystans, to dystans jest ten sam co ten, ale tu mamy jeszcze wskazania, dajmy może tutaj, no te dwie strzałki wskazują, jaki jest azymut, czy też kurs do tego RSBN-a, do którego jesteśmy teraz dostrojeni. I to można chyba przeczytać tak, jak dobrze pamiętam, że teraz mamy równo 330, jak to dojdzie do zera, tak, 330 stopni. Tu będzie jedynka, to będzie 331 bodajże i tak dalej, więc w ten sposób możemy tak odczytywać azymut do RSBN-a. A tu mamy dystans 120, ile teraz? 4 km. I tu też jest 120, było 4 km, dobra. Ok, wzbijamy dalej dosyć ostro. 5 km, 5,5 prawie. Wysokość kabiny ciągle stoi jeszcze, ale różnicę pokazuje. Ciekaw jestem, kiedy on zacznie, na jakiej wysokości zacznie podnosić wysokość kabiny. Ale tutaj oznacza, że ma jeszcze dobrą tą szczelność kabiny, skoro jeszcze trzyma na zero. Tu jeżeli chodzi o światła, podświetla nam się teraz logo. Tak, jest logo podświetlone. Możemy to wyłączyć. Wyłączę, bo jest widno. I wzbijamy się. No, gęste chmury. Zima, śnieg nad Rosją. I słaba widoczność. Dobrze, ja lecę na 10 tysięcy metrów, mamy 6700 teraz, więc jeszcze trochę przyspieszę czas, żeby to szybciej zeszło. To dam sobie może taki widok. Headingiem do góry. Tak, zbliżamy się do 10 tysięcy, więc może tutaj nakażę mu, żeby jednak już się tak ostro nie wzbijał. No, za dużo dałem chyba tej korekty. No dobra, wciąż się wzbijamy. Prędkość nam rośnie.
Właśnie, może mogłem to trzymać przepustnicą, to sterować. Tak, mamy overspeed. No, ciekawe, że już overspeed załapał. Mamy 0,85 Macha. Dobrze, wchodzi 10 tysięcy. Jeszcze trochę. I wciskam przycisk trzymania wysokości. Teraz będziemy lecieli na 10 tysiącach, tylko trzeba uważać na prędkość, tak, żebyśmy mieli no mniej więcej taką jak teraz. Chociaż mogło być nawet troszkę szybsza. Stawmy może 85, no dobrze, myślę, że może przepustnica jest w miarę dobrze ustawiona, ale zobaczymy, zobaczymy jak się ta prędkość będzie rozwijać. Także jesteśmy na przelocie, tak, jesteśmy na wysokości 10 tysięcy. Tu wygląda wszystko ok. Do punktu mamy jeszcze, tu jest samolot, więc mamy jeszcze 134 km. Całkiem sporo. Może tutaj zobaczmy sobie też inne elementy nawigacyjne. Tak, tu mamy na przykład radiolatarnię. O, właśnie tutaj NDB 410 kHz. Dostrójmy się do niej. Tu mamy ADF-a pierwszego i drugiego. Użyję sobie pierwszego, 410, więc tu mamy strefy klikalne, tu dajemy 4, a tu dychę. Tak, tu odejmujemy, z lewej odejmujemy, z prawej dodajemy. Przełączmy się na to, na tą częstotliwość. Tak, i teraz igła ta żółta ADF-a pokazuje nam kierunek na tą radiolatarnię, tak to działa. Tak samo tutaj mamy, też igła nam się wychyliła w tę samą stronę. A co do jeszcze tego urządzenia, to możemy sobie też zdecydować, czy tu chcemy mieć, teraz mam ADF-a, możemy chcieć mieć wora. Teraz przyłączyłem na wora, więc igła tak uciekła na bok, no dlatego, że jest wyłączone teraz, tak, bo nie mam żadnego też wora. Tak, nie dostroiłem się do żadnego wora, więc tak wygląda nawigacja tutaj po ADF-ach. Tutaj drugiemu pilotowi też pokazuje wskazanie. No i oczywiście ta igła teraz będzie szła w lewo, jak będziemy tutaj na lewo mijać tą radiolatarnię. Tak tutaj to wygląda. Jeżeli też chodzi o to pokrętło, może zobaczmy tutaj o widok drugiego pilota. Tak, tym pokrętłem możemy sterować, co ma się tutaj wyświetlać na HSI drugiego pilota. W tej chwili jest off, to się nic nie tutaj, nic sensownego się to nie pokazuje. Możemy przekręcić w prawo, o i zareagowało, tak? Teraz mamy to samo co u kapitana, to znaczy nawigację po NVU. Możemy przekręcić dalej. Teraz mamy nawigację po worze pierwszym, ale że nie mam nic dostrojone do wora, to tutaj nic nie ma. Nawigacja, tutaj idziemy dalej, wor drugi to jest, też nie mam nic dostrojonego i ostatnia pozycja to jest POS. Nie wiem, POS jak pozycja. Ale tu chodzi o lądowanie ILS, tu będziemy mieli wtedy dostrojenie do lokalizera. Więc na razie możemy sobie zostawić też nawigację NVU. Tak, tutaj ten przełącznik, to pokrętło w NVU możemy ustawić. Zobaczmy może właśnie jakiegoś wora. Na przykład tego. A to jest RSB. To też jest RSB. Dużo RSB-ów jest. Same RSB. Jest jakiś wor. Tu jest jakiś wor, ale dosyć daleko.
tu mamy coś też. No to chyba mamy, przy trasie mamy, tak. To nie był czasem? O właśnie. Tak, tu jest Word, dostrójmy się może do niego. 113.40. Dajmy sobie tutaj, tak, tu możemy ustawić pierwszego wora, a tutaj drugiego. Ale ustawię sobie na drugim, 113, tu idziemy do góry. 40, o jest, już nawet załapał. No i możemy też sobie tu kurs ustawić. To jest duży skok. No, to jednak dwójkę damy. No, zobaczmy sobie, jak będziemy lecieć. Jak będziemy lecieć do punktu LS, to mamy kurs 107. Tak to mówię? Nie, źle mówię. Tu jest LS, tu lecimy do LS. To mamy kurs 081. To zaraz, jak ten wór mi tutaj pokazuje. 08. No tylko tak, to jest właśnie dostrojenie się pod lotnisko docelowe, więc to nie za bardzo się zgadza. Więc musimy to zwiększyć. A, już jest 9. Dobrze, więc dajmy 9. A tu zmniejszmy. No szkoda, że to nie jest pokrętło, to jest tak ciężko się tym stawia. Ale dobrze, o, pokryjemy sobie z naszą trasą. Tylko teraz i tak jestem poza zasięgiem jeszcze, bo jestem daleko. Tak, jeszcze musimy w zasięg tego okręgu wejść. Ale teraz tutaj możemy się przyłączyć na wora drugiego na przykład. No, to jest ta pozycja. I tu moglibyśmy też ten kurs ustawić 091, tak? Chociaż już mamy jakieś wskazania tutaj, ciekawe. Także już chyba odbiera nam sygnał, ale to dziwne, bo z tego co wiem, to powinniśmy być w zasięgu okręgu. Nie wiem, czy to nie jest jakiś błąd trochę tutaj tego samolotu. Teraz tak, igła DF-a pokazuje nam, że minęliśmy radiolatarnię. Już jej nie widać, bo wyłączyłem. Tak, to jest ta radiolatarnia, już ją minęliśmy, więc igła DF-a jest za nami, tak samo tutaj. I możemy... A, tu nie włączyłem jeszcze ogrzewania rurki pitota. To warto to zrobić, ale tu nie dostaniemy chyba oblodzenia. Tu nie ma za bardzo awarii. Ok, ja sobie jeszcze korektę włączę zaraz. Włączmy wora drugiego na tym urządzeniu o tym, ale chyba nic nie reaguje na razie. Tak, chyba jest to martwe. Tak, zróbmy sobie korektę, bo widzę, że tutaj nie za bardzo lecę na punkt, więc zróbmy sobie tutaj korektę, pyk. Z nam się zmienił, tak, na plus. I wykręca samolot w lewo. Bardzo dobrze. Kręcił o chyba 2 km jakieś. No, czyli bardziej nam się tutaj ustawia teraz na ścieżce. To wyrównanie. Tak nam się udało i... Mamy jeszcze 20 km, więc za 15 km zrobi zakręt. Wyłączmy korektę. To jest ważne, żeby jak dolecimy do punktu, żeby nie mieć korekty, bo jeszcze nie będziemy mieli wprowadzonej no, właściwej korekty, jeżeli chodzi o RSBN-a, o kąt mapy i ten tutaj majak, więc
bez tego samolot poleci no, nie tam, gdzie chcemy. Ale teraz powinno być wszystko ok. Korekta jest wyłączona. Mamy zakręt za 5 km, znaczy 5 km przed punktem. Więc zaraz będziemy zakręcali. Jak tam prędkość? Możemy troszkę przyspieszyć może. Ale w miarę ok. I samolot zaraz wykręci, zaraz nas tutaj powiadomi nawigator, tak. Nawigator czy drugi pilot nas powiadamia, że zaraz wykręcamy. Jest piątka i tak podmieniło się wszystko, więc teraz tu jest samolot i lecimy na kolejny punkt takim kursem. Taki dystans do, tak, 460 km do punktu LS. I lecimy do LS. Więc teraz wprowadźmy sobie do standby'a kolejny punkt. Lecimy do LS, więc wprowadzamy teraz LSNA, ten odcinek kolejny, do standby'a, czyli tutaj. I tu mamy mieć kurs 107 i tu ma się stać 107, więc zrobimy load selected. Jest 107. I nam się też ustawia majak, czyli nasza radiolatarnia RSBN, ale do tego punktu, do którego lecimy, więc teraz możemy używać korekty kursu. Ale na takiej dalekiej odległości to jeszcze chyba nie ma sensu robić korekty kursu. Poczekajmy, aż podlecimy tam dużo bliżej. Tutaj mamy ustawione właśnie nawigację po worze drugim. W sumie powinniśmy lecieć tym radialem. No a tam jest leciutko przekrzywiony. No i to nam pokazuje, że lecimy tym radialem, więc tylko troszkę jesteśmy jeszcze przekrzywieni. Ale to dziwne, że on odbiera sygnał, że... Zobaczmy tutaj odsłuch. O, kurs... A nie, drugi. Tak, odbiera tego wora. No to ciekawe. Tak, odbiera. I tak, ustawmy sobie RSBN-a jeszcze, tak? Teraz lecimy do punktu LS. Dużo tych danych. Tak, to jest ta ortodroma i... Mamy kanał 30 naszego RSBN-a, więc ustawmy sobie 30. 30, a tu 0. I jest 30. No i okej. Okay. Ciekawe, czemu to w takim razie nie wskazuje wora, jak tutaj działa. Tak, to jest NVU, wór pierwszy, ale też się coś odchyla. Ale jest na czerwono. Wór drugi. Tak, czerwone znikło. Czyli działa wór drugi. Ok. I tak, mam dla was do powiedzenia też taką ciekawostkę. Tutaj Jakub właśnie odesłał mi ciekawe informacje na temat, nie wiem jak to nazwać, mapkę, jest taki kieszeń na mapę. Nie wiem jak to się oryginalnie już nazywało, jakieś chyba IP3, może się mylę, ale coś w tym stylu. Tak, to jest ciekawe urządzonko, bo no tutaj to mamy wyświetlanie, tak, wyświetlanie jakichś tam kart. Tu rzeczywiście można było sobie wrzucić jakąś kartę albo mapę i ją sobie tutaj pokazać. Tu jeszcze dodatkowo mamy no już nierealistyczne tak urządzenie za bardzo, w sensie nie było takiego urządzenia w tym samolocie, jak nie mam. Tak, tu nam pokazuje taki tak navigation display. Tylko jest to elektroniczny navigation display. Ale oryginalnie, jak ten samolot był tam konstruowany, tam nie wiem, w tych latach 60-tych, 70-tych, to
tu było zupełnie inne urządzenie, które pokazywało nam pozycję samolotu, można powiedzieć, na naszych ortodromach. Pokazywało coś takiego, jak teraz widzimy na mapie. To znaczy, mamy tutaj jedną ortodromę, która jest narysowana pionowo. Tak samo było na tej mapie, była narysowana pionowo. I był też wskaźnik, który pokazywał, gdzie jest samolot. Taki czarny wskaźnik tutaj powinien być, na środku na przykład, gdzieś do długości tutaj tego zera. I ten wskaźnik chodził lewo-prawo. Prawdopodobnie, tak jak się domyślam, tu mamy oś Z, czyli nasze odchylenie Z od naszej ortodromy, czy to na lewo, czy na prawo. I ten wskaźnik też chodził na lewo, na prawo, więc pokazywał nam, jak jesteśmy odchyleni po osi Z. Widzieliśmy też dystanse. A w zasadzie, co wam będę opowiadał, jak można to zobaczyć. Tak, mamy rysunek tego. Niezbyt dobra jakość, ale to jest jakiś tam skan z podręcznika oryginalnego. Tutaj mamy naszą trasę, nasze ortodromy, tak? Kolejne punkty, odcinki trasy. I te, każda ortodroma została wydzielona na taki osobny odcinek, o jak tutaj. Tak, pokazano pierwszy odcinek, drugi i trzeci. I to jest tak zrobione, żeby każda ortodroma była w pionie. Tak, ta jest w pionie, ta jest w pionie. Mimo, że trasa jest kręta, jak widać, tak? Ale to tak zrobiono, że tutaj widzimy od nogi kolejnych tak, odcinków, ale ten konkretny odcinek, na który patrzymy, ma być w pionie. I tutaj mieliśmy właśnie to narysowane na takiej taśmie, która mogła mieć nawet 12 metrów długości. I taką szpulę z taśmą wkładało się właśnie w to urządzenie. No tu mam na tego zdjęcie. Wkładało się w to urządzenie i ta mapa z naszą trasą się po prostu przesuwała. A tu mamy ten wskaźnik, który pokazywał pozycję samolotu, tak? Tu jest, jak mam samolot. I to właśnie się przesuwało lewo-prawo. Tu mieliśmy jeszcze przyciski do sterowania, zasilanie i to jeszcze jakieś coś innego, już nie pamiętam. Więc to był taki, można powiedzieć, mechaniczny GPS, który pokazywał sytuację naszego samolotu, gdzie się znajdujemy. Tu też widzimy, że są oznaczenia, tak jest skala kilometrów. Tak jak tutaj jesteśmy, to jest 0. Tu mamy minus 100, więc tu jest S minus 100. Tu jest S minus 200, tak? No jak tak tutaj ta czarna... Czarny wskaźnik pokazywał, że jesteśmy na przykład na tej pozycji, no to znaczy, że jesteśmy 100 km tak od punktu końcowego naszej ortodromy. No i jak dolatywaliśmy do tego punktu, no to tu następował przeskok, tu jest właśnie przeskok pokazany, do kolejnej ortodromy, tak, bo te punkty to są te same punkty, więc był przeskok taśmy, taśma się po prostu przesuwała w dół, pokazując, że teraz samolot jest tutaj i leci po kolejnej ortodromie, no i tu dalej mamy wskazania dystansów i tak dalej. Więc ciekawe urządzenie. Nawijano po prostu taką taśmę, no i mieliśmy taki właśnie GPS ala, oczywiście mechaniczny, a nie elektroniczny. No i nie GPS, tylko właśnie wszystko na nawigacji tej żyroskopowej, a nie satelit, bo jeszcze wtedy satelit nie było. No ale to było coś, no, coś fajnego, co szkoda, że nie jest zaimplementowane w tym samolocie i dobrze było to mieć, żeby mieć taki pełny obraz, jak pierwotnie działała nawigacja w tym samolocie. No teraz mamy troszkę namiastkę tego, w sensie pokazywania tego displeja, ale to nie jest to samo oczywiście, bo to pokazuje normalnie. Chociaż też nie wiem, czemu to trasy nie nanosi, może dlatego, że nie aktywowałem tam route managera. Może trzeba to zrobić, ale dobra, już nie będę tego robił. No w każdym bądź razie taka ciekawostka. Dobrze, lecimy dalej. Ja przyspieszę tutaj sobie czas. Bardzo ładnie prezentujesz ten samolot. No, tylko szkoda, że był tak zawodny. Niestety. Dużo katastrof, no i też nie liczono się tutaj z hałasem za bardzo.
oraz z ekonomią. Po prostu samolot dużo palił paliwa. Ale prezentuje się bardzo fajnie. No zobaczmy, zbliżamy się do naszego wora. Jestem ciekaw, czy tutaj ta wskazówka coś w końcu pokaże. A może nam pokazuje? Tylko by pokazywała 90. Właśnie, 1. Aha, to może tak jest. Tak, mamy 91. Okej. Okay. To może i ona pokazuje te 91, tylko akurat to się nachodzi z tak brakiem aktywności. Po prostu dokładnie kurs tak na wschód. Tak, jesteśmy w zasięgu. Powinniśmy już być przynajmniej. No ale tutaj u drugiego pilota wskazania są poprawne chyba. Na to wygląda. No leciutko jesteśmy odchyleni w prawo, ale to wedle wora. No bo może i troszeczkę jesteśmy. Jak tam wysokość kabiny? No jest wysokość kabiny. Ten kilometr i 300 metrów jest. Ok. Teraz tak, nastawmy sobie już może ILS-a. Dajmy sobie, póki mamy trochę luzu. Nie to chciałem włączyć, to chciałem włączyć. Lądujemy na 8, więc 109 900. Tutaj sobie ustawimy 109 900. No troszkę się trzeba napikać. Jest 109 900. I jeszcze dokładnie 078 078, a tu 8 jest. Tu jeszcze sobie ustawmy od razu 078. Dobrze, ile mamy kilometrów? Samolot pokazuje 130. Jeszcze sporo. Tak, RSBN-a mamy. Mamy RSBN-a, ok. Możemy spróbować zrobić wyrównanie. Zobaczmy, jak zareaguje. Dobrze, Z na minusie 7 km. No jednak odchodzi w prawo teraz. A no, może troszkę jeszcze za szybko zrobię to wyrównanie. Bo jednak 100 km to dosyć sporo. No właśnie. Im bliżej jesteśmy, nie wiem, może przy 50 km można by spróbować. To by ten samolot tak nie odchodził poza trasę. No ale teraz będzie nam leciał idealnie na punkt. Tak, i tak się stało, leci nam idealnie na punkt. No i będę troszkę sobie podtrzymam tą korektę, tylko trzeba pamiętać, żeby ją wyłączyć, zanim ten punkt osiągniemy. Mam nadzieję, że nie zapomnę o tym. Mamy prędkość wiatru 80 km na godzinę. I wiatr dokąd wieje? Tylko ten... Miałem, że tutaj powinien być dryf ze względu na wiatr pokazany, ale chyba on się nie pokazuje coś. A może jest rzeczywiście zero? O właśnie, możemy tak zobaczyć. I tylda. Nie, no nie ma dryfu rzeczywiście. Ale jeszcze nie uświadczyłem, żeby tu była jakaś liczba wpisana. Więc się zastanawiam, czy to działa. Bo tu jest też pokrętło i to pokrętło... No, nie działa. Możemy tylko wprowadzić wiatr, tak, prędkość wiatru i kierunek, dokąd wiatr wieje.
No ale dobra. No ale to nam robi system DIS automatycznie. Jesteśmy dosyć blisko. Tak to wygląda na mapie. 30 km. Dobrze, wyłączę korektę. Niech sobie spokojnie wykręci. Jest kolejny punkt. Ok, no teraz widać jak także igła wora działa. Tak jak miałem wory ustawione, jak nie mam. Tak, mam oba wory. Więc jednak działa, tylko po prostu wskazywała akurat to pokrycie, które oznacza też brak aktywności. Dobra. Stawmy kolejny punkt trasy. NView Calculator i lecimy na, znaczy z LS na NA, czyli to jest ten punkt, po którym teraz lecimy, więc wybieramy następny, piąty. I na piątym będziemy mieli zniżanie też, dobra. Więc wczytajmy go do standby'a. Jest wczytany, to jest ZPU91, zgadza się. Teraz lecimy 107, dobrze, to jest to. I tutaj mamy, teraz lecimy na RSB na kanał 30. Więc to jest to samo co było, ok. Upewnijmy się jeszcze. Tak, jest kanał 30, dobra. Więc lecimy, ale też widać, że mu zrobię korektę, tylko może troszkę jeszcze odczekam. Mamy 100 km jeszcze do punktu. Może jeszcze też sobie ustawię ADF-a na jakiegoś tutaj, o tutaj na ten NDB 415. 415, tutaj 400, no dajmy to od razu 15. Dobra, 60 km. No zobaczmy, zrobimy zaraz korektę. Niech tutaj nam leci idealnie na punkt. Dobrze, dam korektę, mam 50 km. O, i teraz po prostu wykręcił prawidłowo. Na naszą trasę bardziej. I koryguje lot dokładnie na punkt. Okej. Wykonał korektę, 17-16 km. Wyłączmy korektę, bo się zbliżamy do punktu. I mamy ostatnią prostą. Jest 5 km, podmianka. I wykręcamy na ostatnią prostą. Teraz sobie wybierzmy kolejny punkt, to znaczy tak. Na ten punkt ja już nie będę nawigował NView. Ale wczytam go do standby'a, a robię to właśnie tylko po to, żeby dla obecnego punktu wczytał nam się RSBN, tak żebyśmy nie musieli robić tego ręcznie. Więc wczytam sobie teraz, tak, teraz lecimy, jeszcze się upewnię,
Tak, lecimy na ten punkt, więc czytaję szósty. Ok, czytało się i też się upewnię, że tu mamy 114 kąt mapy, 114-12, więc by się zgadzało. Ale teraz RSBN, tutaj mamy kanał pierwszy. Że nie będę tego zamykał jeszcze, kanał pierwszy. Więc dajemy tu 0, a tu dajemy jedyneczkę. Jest kanał pierwszy, to jest dosyć daleko, ale coś tam łapie. 370 km. Dobrze, i tutaj na kilometrze 252, jak tutaj będzie 252 kilometr, to robimy zniżanie. No, przynajmniej wedle tego, co sobie ustawiliśmy, bo ten suwak możemy sobie zmienić. Na przykład skrócić dystans i już tak musimy zrobić później zniżanie na 202 kilometrze. Albo wydłużyć i zrobić szybciej zniżanie na 302 kilometrze. A ja sobie ustawię ten standardowy 275 dystans. Tak, to jest dystans do końca trasy. To musimy sami sobie ustalić właśnie. Ale taki dystans będzie w miarę ok, chociaż z tego, co zauważyłem, to raczej też to jest za szybko trochę. No i co teraz jeszcze zrobimy? Zrobimy sobie wyrównanie kursu, tak, forka sobie wprowadzimy. I teraz tak, jeżeli chodzi o forka, to zauważcie, że można po prostu kliknąć ten przycisk teraz. Zauważcie, że kurs mi się zmieni. Taki kurs mi się przemienił. Automatycznie. Tak, ja wycofałem tego teraz forka, bo mamy forka i wycofujemy forka. Tak, kurs mi się automatycznie przestawiał te 15 stopni razem z trasą, więc można po prostu kliknąć ten przycisk i zrobione. Ale ja to sobie zrobię też ręcznie. Tak, jak to robiłem na tutorialach. Także tak, idziemy tutaj. Tu jesteśmy w GPK, ok. I najpierw weźmiemy drugi żyroskop. I po prostu przestawimy go o 15 stopni. Dajmy sobie ten widok. O, tutaj mamy dosyć fajną skalę. Tak, i o 15 stopni to po prostu będzie tutaj. Więc przestawiamy. Trzymamy w prawo, bo zwiększamy. Mamy o 5 stopni. 10 stopni i 15 stopni. Ok. Teraz wyłączmy nawigację NVU. Samolot będzie leciał prosto, tylko tu rozbrójmy to, żeby tak, bo teraz będziemy zmieniali kursy dalej, więc tak, i też tutaj kąty, więc żeby nam tutaj samolot nie zmieniał kursu, to wyłączamy. Teraz bierzemy pierwszy żyroskop i teraz pierwszy będziemy, tak, idziemy w prawo i zmieniamy tutaj, też o 15 stopni dodajemy. I to w sumie ma się pokryć teraz tym trójkątem, tak, więc tak, wskazanie samolotu ma się pokryć z trójkątem, więc trzymam ciągle wciśnięty przycisk. Trzymamy, już prawie i stop. Dobra, mniej więcej będzie. Teraz musimy naszego forka wprowadzić do naszych kątów ZPU, więc dajemy tutaj checkbox. Tak, zaznaczam ten checkbox dlatego, że ja już ręcznie tutaj wyrównałem żyroskopy, a teraz chcę tylko wskazania ZPU na tutaj kalkulatorze zmienić. Tak, żebym wiedział, jakie teraz mam tu ustawić kąty. Więc teraz lecimy na ten punkt. I mam wprowadzić 105,54, więc wprowadzamy. O, za dużo. Tak? Zgadza się. Też poprawmy kąt mapy dla
RSBN-a 114 12, a to by było, to będzie dobry, ok? I standby'owy punkt, no właśnie, standby'owy punkt możemy wprowadzić też jeszcze raz. Jeszcze raz możemy wprowadzić po prostu z load selected. To nam tyle dało, że wprowadziło nam jeszcze raz kąt mapy, ewentualnie jakby był do poprawy, ale on nie był do poprawy i powinniśmy mieć dalej 114.12, dobra. Jak tam dystans? 280 na 250 zniżamy, dobra. Możemy teraz włączyć dalej nawigację. Aha, chociaż zeta nie zmieniłem. No, moglibyśmy jeszcze tutaj zeta zmienić. Ale dobrze, zrobimy sobie korektą poprawkę. Zeta mogliśmy wyzerować. Żeby on nam teraz nie uciekał w lewo. I jeszcze sobie wyrównamy BKMK 2. Idziemy teraz, po prostu przytrzymujemy ten przycisk szybkiego wyrównania. Tu na dole widzimy, że nam się zmienia i tak tutaj RMI troszkę powinien się zmieniać. No dosyć długo się to zmienia, coś. No dobra, już przestaje. Ok, i teraz drugi BGMK 2 i też wyrównujemy. Tutaj drugi BGMK 2 nam się zmienia i powinien się też ustawić na to samo, co wskazuje pierwszy, czyli na 102. No i prawie jest. No już się nie zmienia, dobra. Więc fork jest wprowadzony. Jaki mamy dystans? Tak, czas zniżać, także w samą porę. No więc tak, damy sobie mu, trzymaj mi teraz prędkość w machach, nie, w machach nie trzeba, dajmy prędkość, prędkość wskazywaną mi trzymaj i odciągniemy mu przepustnicę. No i on teraz, żeby trzymać tą prędkość, co mu powiedziałem, 550 tam kilometrów, no musi zanurkować, czyli rozpoczynamy zniżanie, ale widzę, że za ostro, więc troszkę podniosę ciąg, może do 70%. Tak, czyli teraz ciągiem steruję, tak, prędkość opadania. Tu widzimy, jak lecimy i... Jeszcze jednej rzeczy nie zrobiłem. Dostrójmy też lotnisko. Lotnisko docelowe, szerokość geograficzna. Można dać 52 stopnie. Więc zmieńmy to sobie na 52. O. Ok. Tak, zniżamy tak około 10 metrów na sekundę. Może jeszcze dodam troszkę ciągu. Zobaczmy wysokość kabiny, czy schodzi. Tak, schodzi mi teraz. Dobra, i sprawdźmy, na jaką wysokość mamy zejść, to mamy w planie lotu, tak, 1618 metrów.
Czy to się mi zmieni w ciśnieniu lokalnym? Nie. I tak, i w poprzednim locie chyba popełniłem taki błąd, że dostrajałem się wysokościomierzem do ciśnienia lokalnego, ale tutaj te wskazania są na ciśnienie tak QNH nad poziomem morza. I podejrzewam, że dlatego miałem złą wysokość podejścia i dlatego nie przechwyciłem prawidłowo ILS-a, ale zobaczymy to teraz, jak wyjdzie. Dodam jeszcze ciąg, żeby tak być w miarę na 10 metrach. O, troszkę się podniosło. Dobrze, ciągle trzymam prędkość 550 na razie, ok. Tak, postaram się też zachować prędkość 400, tam 60, może 3 km na godzinę. Tak, zanim osiągniemy 10 000 stóp wysokości. No, tak jest na zachodzie, nie wiem, czy tak jest w Rosji, ale zobaczymy. Tak, będę się tego, no będę tego się trzymał, żeby nie generować hałasu. O, jakieś podmuchy wiatru, coś mnie tutaj teraz przydusiło. Stawmy sobie może też wysokość decyzji. Stawmy sobie może 60 metrów. Tu mi się włączył jakiś wór. Zmieńmy częstotliwość. Niech to nam się nie pokazuje. Ok. Dobrze, ja mu teraz wyrównam lot. Niech on straci prędkość do tak 450, bo jestem już tutaj przy prawie 10 tysiącach stóp wysokości, więc zbijmy prędkość, żeby nie generować hałasu. Możemy jeszcze tutaj ciąg zmniejszyć, niech. Niech szybciej ta prędkość spada. Dobrze, 450 jest. Dajmy, trzymaj tą prędkość teraz i on będzie opadał dalej. Możemy troszkę zwiększyć ciąg. Dajmy 65% na razie, zobaczmy. No, chyba mniej trzeba dać. Dajmy 60%. Dobrze, jak na nasz dystans przy samolot mamy 120 km. Więc jeszcze. Tak, i teraz celujemy w wysokość 1600. Także jeszcze kilometry zniżamy. Zaraz lecimy w chmury.
Dobrze, chyba będzie lot w chmurach. Zwiększa już ciąg. Niech się troszkę tutaj wyrówna już. Dobrze, 1600, tam 80, dajmy, trzymaj wysokość. No i teraz będzie tracił prędkość, więc zwiększmy trochę przepustnicę tutaj. Zobaczmy 75 na przykład teraz. Tak, zbliżamy się do lotniska. 94 km jeszcze do przechwycenia ILS-a. Jeszcze w zasięgu nie jesteśmy ILS-a. Możemy też włączyć sobie odsłuch. O, kurs MP1. Tak, to będzie nasz ILS. Tam RSBN mi się odezwał. Tak, RSBN jest pierwszy. Jeszcze się upewnię, bo będę się jeszcze korygował. Tak, kanał pierwszy, zgadza się. Dobrze, zwiększmy trochę ciąg jeszcze. 460 mogę lecieć. Tak, ustawmy ciśnienie na lotnisku docelowym od razu może. Dajmy te lotniska i tutaj mamy ciśnienie. Może jeszcze dajmy update meter. Ale to powinno być ok. 7, 5, 8 mm. 7, 5, 8. O, takie mamy ciśnienie. QNH. No, przyspiesza samolot. Może troszkę jeszcze zmniejszę jednak ciąg. Mamy 450 km na godzinę. Wysokość kabiny już jest 0, tak. Ok, ciepło mają, ciepło mają. Dystans 80 km. Przyspieszmy trochę. Dobrze. Zróbmy korektę. A jednak w prawo jeszcze odchodzi. Ale niedużo. Ale teraz kieruje się dokładnie na nasz punkt. To właśnie robi. Ok. Dobrze, a ILS-a jeszcze nie ma sygnału. Albo źle wprowadziłem. Nie to. To 9,90. O jest. O wilku mowa. Dobra. Jest kod Morsa, jest na mapie na niebiesko. Dobra. Więc wyłączę odsłuch. Dobrze, także lecimy już. Tu już wyłączę zakręcanie na kolejny punkt. Na razie korektę trzymam. Niech mi tu koryguje dokładnie na punkt, na który chcemy. Tak, przychwycić ILS-a.
No okej, okay, chwilę tak jeszcze podlecimy. Ale widzę, że się też rozpędziłem troszkę, więc zejdę z ciągiem. Ale tak, teraz możemy uzbroić przepustnicę. Zróbmy to sobie. Tak, będziemy mieli automatyczną przepustnicę. Zasilanie, uzbrojenie. Czekamy na zielone lampki. To tam 6 sekund trzeba odczekać. SOM. Test działa. Tu przełączmy się, że chcemy prędkość sterować z kapitana, a nie tutaj od pierwszego oficera. Więc do góry. I włączamy. Automatyczną przepustnicę, załączyła się. No i teraz z czerwoną wskazówką możemy sterować tak prędkość, jaką chcemy. Więc kręcimy tutaj tą rolką i zbijmy sobie prędkość na razie do 400 km. No, wszędzie chmury, ziemi nie widać. Niezłe chmury. Dobrze i... Dobra, może jeszcze klapy poczekam. Lećmy jeszcze trochę. Ile mamy? 26 km. Dobrze, sprawdźmy, czy stabilizator jest dalej ok. 26,9%, więc jest ok. Na zielonym stabilizator. Tak, przed wysunięciem klap może powinniśmy się właśnie upewnić, czy stabilizator jest dalej prawidłowo ustawiony. I wysuniemy klapy środkowym. Przykrywki wypuszczające synchronny stabilizator, согласowane przykrywki wypuszczające. Tak, klapy na 15 i stabilizator powinien mi pójść, a tu nie mamy informacji przy 15, ale troszkę się wychylił. Dobrze, dystans 20 km. No jesteśmy idealnie ustawieni w sumie, żeby tak przechwytywać ILS-a. Co też zaraz zrobimy, tylko jeszcze troszkę podlecę. Dobrze, przejdźmy na ILS-a. Dajmy tutaj leć na wprost. Wyłączmy NView, włączmy radionawigację i Flight Director i włączamy przechwytywanie ILS-a. Tu już mam ustawione kurs i częstotliwość, więc widzimy, że ILS jest na prawo, więc już tutaj samolot nam na niego się kieruje. Tu możemy wyłączyć tak korektę po NView, bo już w ogóle po NView nie lecimy. Tak, tutaj możemy się też upewnić, że są zielone lampki. Także jest ok. Tutaj też pilotowi drugiemu możemy włączyć ILS-a i on też ma teraz wskazanie na ILS-a, tak jak kapitan. Tylko może niekoniecznie ma dobrze ustawiony kurs. Ok, ale to już nie będę ustawiał. Dobrze, zmniejszamy prędkość. Zmniejszamy prędkość. Dajmy tak 300, 320, to już chyba będę mógł światła też wysunąć. Tak, 340 są światła, więc ok.
klapy 28 też już mogą iść. Więc idą światła lądowania. Fary baczą świat, fary wypuszczone. Klapy 28. No i zaraz zniżamy. Zniżamy dalej na 800 metrów. Dobrze, jesteśmy prawie nad punktem. Dajmy może prędkość 300. I zniżamy. Tutaj tą rolką damy, żeby nurkował. Zejdę trochę drastycznie, żeby zdążyć się wypoziomować. Bo jak nie będziemy ustabilizowani z wariometrem, tak przypuszczam, to nie załapie nam automatycznie glide-slopa. Ale wtedy no ręcznie musimy po prostu kliknąć. Ale glide-slopa jeszcze nie ma, tu mamy czerwone znaczenie, że nie ma. I na 800 schodzimy. Ok, jest glide slope, ale ja schodzę, więc on się jeszcze podnosi, to dobrze. Jestem też pod ścieżką schodzenia, więc to też dobrze. Dobrze, dajmy teraz trzymaj wysokość, żeby się ustabilizował. Ależ pogoda paskudna. Możemy wycieraczki włączyć. Ok, widzę trochę terenu. Dobrze, się teraz stabilizuje. Powinniśmy mieć 800 metrów, nasz średnio troszkę niżej. On teraz chce się podnieść, ale ja go zresetuję może, czy nie? Zresetuję go. Tak, niech mi już trzyma wariometr na 0. No i patrzymy na glide slope'a. Powinniśmy go zaraz przechwycić. Powinno się to stać automatycznie, jeżeli jesteśmy ustabilizowani na wysokości. Jeżeli nie, to jak ta żółta kreska dojdzie na środek, to musimy sami kliknąć ten przycisk na autopilocie. Ale mam nadzieję, że on mi się załączy sam zaraz. Już prawie. Jest kreska na środku i załączysz się? No nie włączył się. Dobrze, to włączamy sami. Nie wiem, czemu tak się dzieje, ale on powinien się też automatycznie załączyć. Dobrze, podwozie. Podwozie w dół. Szasi wypuszczone, 3 zielone gorą. Podwozie w dole. 3 zielone. No i klapy. Skórę. Na sam dół. Tak, to będzie 45 i na 5,5 stopnia stabilizator. Zgadza się. Transzacja neutralna. Ok, wypatrujemy lotniska. Wypatrujemy lotniska. O, jest światełko. To tam będzie lotnisko na pewno. No, tu mamy nawet Open Street Map chyba budynki. Czy drogi na pewno. Budynków jeszcze nie widać. Co to znaczy skórek, skórek? Coś jakby 40-40, ale nie wiem. Dobrze, zejdę jeszcze z prędkością. Nigdy nie wiem, w którą stronę kręcić, ale dobra. Zejdźmy tak do 200. No, 60-70. Tak, marker się odezwał. To powinno być, to jest inner, miner, a to jest outer marker. 150 metrów. To akurat liczebniki są dosyć zrozumiałe. Tylko 40 jest chyba ten właśnie skórok, skorok, czy jakoś tak troszkę inaczej.
Ok, jest pas. 120 metrów. Mamy pas. Jestem troszkę za nisko, jakby wedle wskazań świateł. 100 metrów. No ale nic. I Ctrl F rozepnę autopilota zaraz. 80 metrów. Marker. 60. Dobrze, Ctrl F. 40 metrów. 30. 20 metrów. Stawmy się na osi teraz, bo ten ILS oczywiście 6 metrów. Nie doprowadzi nas dobrze. 201 metr. No, odbiłem się. 200. Chyba za późno załamałem. Troszkę kangura zrobiłem. 180. Dobrze. Rewersy. Ojej, zobaczyłem się na górę. I 160. Hamulce kół. Dobrze. Musimy tam pojechać na koniec. Na koniec pasa. Teraz tak, włączmy sobie skrętność kół. Ok. Podnieśmy też klapy. Zakrywki ubierają się synchronnie, stabilizator przekładuje się k nulu, przedkrywki ubierają się. Dobrze, przyhamujmy to, bo dosyć szybko się toczę. I wejdźmy tu w zakręt. Trochę tu ciasno, nic nie widzę. Ok. Dobra, idzie tu kołować. Tutaj nie ma gdzie kołować, bo nie ma parkingu. No rzeczywiście, tu chyba nie ma gdzie kołować. To jest tylko taki lotnisko z drogą kołowania, ale bez terminali, chyba że to są terminale. Z OpenStreetMap coś się wczytuje. No ale dobra, po trawie nie będę jeździł. Więc po prostu się tu zatrzymam i tyle. Uznajmy, że tu jest parking. Tak, przyhamujmy. Shift B, hamulec postojowy. Tak jest, dobra. Także wylądowaliśmy tutaj. Dalej włączamy, a no tak, światło lądowania można było włączyć, znaczy wyłączyć i włączyć taksi. Ale teraz już wyłączamy, chowamy te światła. I wyłączamy wszystko, także NView, autopilot, znaczy nie autopilot, tylko automatyczna przepustnica wyłączona. Tutaj autopilot, tak, pogaszone. I jeszcze wyłączmy kanały. OK. Tutaj możemy boostery wyłączyć. Coś tu jeszcze mamy do zrobienia. Tutaj nie. No, na standby dajmy. Transponder. Tu go nie dałem też w. On ciągle był na ground, z tego co widzę, tak? Powinien dać na altitude. Ale dobra, teraz dajemy standby. No tutaj możemy już poszczególne systemy też wyłączać, ale może najpierw jeszcze włączmy APU. Jest ready.
Dobrze, mamy APU, włączmy bleeda. Jest. Przejdźmy na zasilanie z APU. I wyłączmy silniki po prostu odcinając paliwo. Trójka. Dwójka. I jedynka. Generatory z silników wyłączamy. Blida z silników wyłączamy. Tutaj pompy paliwowe wyłączamy i zawór paliwa wyłączamy. Tak, tutaj zostało nam 5 ton paliwa, więc myślę, że w sam raz. Jeszcze byśmy mogli gdzieś dolecieć na lotnisko zapasowe, myślę. Dobrze, tutaj wyłączamy już te wskaźniki. I selektor. I wskazywanie paliwa wyłączone. Tu jeszcze powietrze mamy i dobrze. Tu wyłączamy hydraulikę sterowania autopilota i tu wyłączamy. Dobrze, wróćmy na overhead i wyłączajmy dalej PKP. Tutaj BKK, autopilot, TKS. Chociaż może prąd na końcu powinniśmy wyłączyć. No tak, najpierw od tego zacznijmy. Ok, i teraz możemy prąd wyłączyć. Dobra. Tu na środek. System statyczny. Ok, ludzie mogą zapiąć pasy i wysiąść. I tutaj światło beacon możemy włączyć, bo silnik nie działa. No i dobrze, można powiedzieć, że ludzie wysiadają. My tu mamy wszystko wyłączone. Jeszcze tutaj wyłączmy. Zresetuję widok. Tu wyłączmy hydraulikę koła przedniego. Dźwignia. Podłozia na środek. Dobrze, tutaj jeszcze u góry wyłączamy kolejne systemy. Ok. Także góra chyba wszystko. Ok. Tutaj to możemy dać na off. Tutaj jest na off, tu jest na off. Ok, wygląda spoko. No i można przyjąć, że dajmy na to ludzie powysiadali, więc temperatury tutaj dajmy na środek. Te przełączniki, powietrze upuszczamy i wyłączamy te systemy. Ok, wysokość kabiny teraz tam rośnie. Ok, no i co, wyłączamy APU. No to jeszcze IPU bleed mogę to było dać off dół, tak, żeby było zapalone ready to start. Pompa. I wyłączamy zasilanie z IPU teraz, znaczy z baterii teraz dajemy. Tutaj jeszcze temperatury EGT możemy wyłączyć. No po prostu trzeba wyłączyć wszystko, co żeśmy nałączali. Jest tego trochę. O, wycieraczka mi jeszcze chodzi, proszę. Wycieraczka wyłączona. No i co, światło kokpitu i nawigacyjne wyłączone. A tu jeszcze stabilizator można dać na środek. Ok, jest tego trochę. Pewnie i tak o czymś zapomniałem, ale dobra. Chyba jest wszystko. Tak, wyłączamy falowniki i wyłączamy. No, wyłącz się. I wyłączamy baterię. I samolot zgaszony. Także tak wyglądał przelot. Możemy jeszcze ustawić klocki pod koła.
No niestety nie ma tutaj, nie fortuny te lotniska są w Rosji, trzeba chyba na zachodzie latać tymi samolotami. A i lesy krzywe, lotniska no bez żadnego nawet parkingu. Dobrze, tak wyglądał tutaj pełny przelot, tu po lewem, tu 154B. Także to tyle na ten odcinek, do następnego razu, cześć wam!